Hello, good afternoon. Dzień dobry. Welcome to the presentation witamy of, na prezentacji wyników z 2018 roku Echo Investment. Dzisiaj po raz pierwszy znajdujemy się w browarach warszawskich, w historycznej willi, którą odnowiliśmy. Za mną jest budowa, więc witamy Państwa po raz pierwszy w browarach warszawskich. Dzisiaj prezentację wygłosi Niklas Lindberg, prezes Echo Investment, i Maciej Drozd, dyrektor finansowy. Oddaję panom głos. Dzień dobry, witam wszystkich i porozmawiajmy o roku 2018, nasze wyniki, perspektywy i główne osiągnięcia. 2018 rok to kolejny dobry rok dla Echo Investment. Odnotowaliśmy zysk netto ponad 300 milionów złotych polskich, czyli 74 grosze na akcję. Sprzedaliśmy 3 biurowce za 300 milionów euro. Jest to interesujące, ponieważ są to budynki w innych miastach Polski. Później wyjaśnię, dlaczego to jest bardzo ważne i jak takie pomniejsze miasta się rozwijają. Otworzyliśmy Centrum Handlowe Libero w Katowicach w listopadzie. To piękny, bardzo nowoczesny projekt, 45 tysięcy metrów kwadratowych. Później wyjaśnimy Państwu również, w jaki sposób odzwierciedla on nowoczesne trendy w handlu detalicznym. Sprzedaliśmy ponad około 100 tysięcy mieszkań w różnych miastach Polski. O tym również porozmawiamy później. Pomówimy też o naszych planach na rok 2019. Umieściliśmy 240 milionów w obligacjach u klientów instytucjonalnych inwestorów. Dokonaliśmy dywestycji pozostałych akcji EPP i to jest koniec pewnej podróży, o czym Państwu jeszcze opowiemy i przypomnimy, jak ona się rozpoczęła i na jakim jej etapie znajdujemy się w dniu dzisiejszym. Na podstawie tych doskonałych wyników już wypłaciliśmy zaawansowaną dywidendę 50 groszy w listopadzie i przed końcem roku, jeszcze w grudniu, oprócz tej zaliczki, podpisaliśmy umowę wstępną na biurowiec, który znajduje się tuż obok, ponieważ, jak mówił Emil, jesteśmy tutaj w miejscu browaru. Biurowiec ten został ukończony w grudniu i również sprzedany w ramach umowy przedwstępnej w kolejnym miesiącu, o czym za kilka sekund powiem nieco więcej. Nasz zysk netto z ostatniego kwartału był doskonały, wyniósł prawie 150 milionów złotych polskich, czyli ponad 20% powyżej konsensusu. Jak już mówiłem wcześniej, dorównywał on wynikom z roku 2017 oraz był lepszy niż przewidywania Bloomberga o około 14%, czyli praktycznie rzecz ujmując, za nami dobry rok. Nasz zysk operacyjny i przed podatkiem wzrósł również istotnie w porównaniu z rokiem 2017. A to również dowodzi coraz lepszych wyników naszego biznesu w deweloperce. Co jest głównym czynnikiem napędzającym zysk dla nas? Oczywiście głównym z tych czynników są nasze nieruchomości. Spoglądając na tabelę przed Państwem, zobaczą Państwo, że nasza rentowność w 2018 roku pochodziła głównie z budynków biurowych oraz z Libero. Również istotny wkład odegrała część mieszkanicza, która rozwija się i będzie dalej wzrastać. Otrzymaliśmy również dywidendę z akcji EPP po raz ostatni i odnotowaliśmy istotny zysk pochodzący z naszego projektu Młociny, który wkrótce, w drugim kwartale tego roku, otworzymy. Spoglądając na prognozy na rok 2019, spodziewamy się przekazać więcej mieszkań, prawie 12,5 tysiąca w porównaniu 1250 w porównaniu z mniej niż 1000 w zeszłym roku. Spodziewamy się również rewaloryzacji projektów w budowie, głównie biurowych, jak również Młocin, który to projekt otwarty zostanie w drugim kwartale tego roku.
Bardzo ważne również jest wspomnieć, że uważamy, że stabilizuje się rynek budowlany, co jest bardzo istotnym czynnikiem, który ma wpływ na rentowność wszystkich spółek w sektorze budownictwa i deweloperki, jak również innych. Widzimy również, że ceny się stabilizują. Spodziewamy się zatem, że przewidywania kosztów także będą stabilne, co jest zmianą na lepsze w porównaniu z dwoma ostatnimi latami, gdzie koszty te w sposób istotny wzrastały. Teraz spójrzmy nieco wstecz. Przypomnę w kilku słowach, czym jest ECHO. Mamy ponad 23 lata doświadczenia. Zbudowaliśmy ponad 1,5 miliarda metrów kwadratowych w projektach, ale ponadto w tej chwili w przygotowaniu mamy jeszcze 1,3 miliona metrów kwadratowych powierzchni. Także w zasadzie wszystkie nasze projekty w porównaniu z tymi, które jeszcze trwają, to porównywalne liczby, bo tam było 1,5 miliona i 1,3. Obecnie trwające projekty, gdyby przyjrzeć się wartości tych projektów, które są w tej chwili w trakcie przygotowania i starać się nadać im jakąś wartość rynkową, dodając do tych, które już ukończyliśmy, to mamy tutaj kwotę 2,7 miliarda euro. Spośród tej kwoty 2,7 miliarda euro, 1,7 pochodzi z projektów w budowie, czy też na zaawansowanym etapie, które niedługo uruchomimy, i 1 miliard to projekty na wcześniejszym etapie. Za chwilę pomówimy o tym nieco więcej. Tutaj mamy rozbicie tych kwot na lata i na kategorie, więc gdy przyjrzymy się naszym obecnie trwającym projektom, a tutaj największą częścią stanowią projekty biurowe, Młociny i Towarowa, handlowe oraz rozwijająca się działalność w sektorze mieszkalnictwa. Należy pamiętać tutaj o jednej rzeczy. To jest obraz z dnia dzisiejszego, co oznacza, że w momencie, gdy kupujemy, pozyskujemy nowe projekty, dodajemy je wówczas do naszego portfela. Zazwyczaj więc będziemy mieć więcej ukończonych projektów w tym roku oraz ta rosnąca część naszej działalności w sektorze mieszkalnictwa na pewno odnotuje jeszcze większy wzrost w przyszłości niż część biurowa, co oznacza, że stanie się ona większą częścią naszego portfela i naszych projektów w przygotowaniu. Ten pipeline nie uwzględnia projektów ukończonych, tylko tych, które są w przygotowaniu, więc projekty takie jak Libero, Browary, J, to jest budynek obok i wszystkie budynki z kampusu w Krakowie, które zostały ukończone, nie są uwzględnione w tej liczbie 2,7 miliarda. Chciałbym również przypomnieć Państwu naszą strategię, jak również to, skąd wyszliśmy. ECHO w 2016 zmieniło swoją strategię. W owym czasie zdecydowaliśmy, że nie będziemy gromadzić aktywów, które budujemy, tylko zdecydowaliśmy je sprzedać. I właśnie w ten sposób stworzono EPP. Następnie zdecydowaliśmy się na to, aby działać tylko i wyłącznie w branży deweloperskiej w trzech segmentach: w handlowym, biurowym i mieszkalniowym. I właśnie tak postępujemy dzisiaj. Skupiamy się na rynku polskim, co oznacza, że do tej pory już sprzedaliśmy wszystkie projekty i działki, które posiadaliśmy poza Polską. Jesteśmy liderem i chcemy być liderem w każdym z tych segmentów. W dużej mierze skupiamy się na zwrocie z odpowiednią stopą ryzyka. Także jest to naszą główną strategią, właśnie uzyskanie zwrotu. Bardzo wysoko cenimy sobie partnerstwo. Partnerstwo to dla nas rzecz bardzo ważna, zarówno jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia,
jak również jeśli chodzi o sprzedaż. Przyglądamy się naszym klientom i postrzegamy ich jako długofalowych partnerów. I wreszcie, bardzo istotnym filarem naszej strategii są nasze projekty, które zwiemy projektami destination. To są projekty tworzące miejsca, przyciągające uwagę. To są takie projekty, które stanowią obecnie 45% naszego pipeline'u, czyli bardzo duża część. To są takie projekty. Ich charakterystyka jest bardzo istotna i bardzo ważna dla nas jako dewelopera, ale również jako spółki ze względu na rentowność takich projektów. Nasz model biznesowy, o czym już wspomniałem, to jest model dewelopera. Kupujemy, budujemy, sprzedajemy i dzielimy się zyskiem z naszymi inwestorami, z naszymi akcjonariuszami, a pieniądze inwestujemy ponownie w działki i właśnie w ten sposób powtarza się nasz cykl. Chciałbym podkreślić, że każdy z tych kroków podejmowany jest wewnętrznie, co oznacza, że polegamy na osobach, które są z nami niekiedy od 20 lat, które są bardzo doświadczone i bardzo dobrze współgrają ze sobą jako zespół. A zatem wszystkie bardzo istotne dla naszej działalności funkcje wykonywane są we własnym zakresie, poza oczywiście budownictwem. Nie zatrudniamy pracowników fizycznych, zatrudniamy tylko menedżerów projektu, menedżerów budowy, czyli osoby, które sterują tymi pracownikami, koordynatorów. W ten sposób udaje nam się utrzymać jakość, zarządzać kosztami i kontrolować projekty. To jest nasz zarząd. Myślę, że ważne jest, abym wspomniał, że stał się on teraz bardziej zróżnicowany, ponieważ dołączyła do nas Małgorzata Turek jako członek zarządu, osoba odpowiedzialna za akwizycje i dywestycje. Witamy. A teraz przekażę głos Niklasowi, opowie Państwu on o projektach Destinations. Rzeczywiście bardzo ważnym elementem naszej transformacji są projekty Destination. Na tym się koncentrujemy i to będziemy dalej budować. Tutaj mamy 45% właśnie naszych projektów, czyli praktycznie połowa to są te projekty typu Destination. Tutaj na zdjęciu widzimy projekt, który robimy w tej chwili w Łodzi. Wydaje mi się, że to jest przyszłość, zarówno nasza, i również mieszkańców miast. To jest naprawdę to, co chcemy tworzyć na tych różnych rynkach. Rzeczą unikalną jest to, że tylko Echo może to robić. Wróćmy do tego, o czym mówił wcześniej Maciej. Mamy biura, mamy mieszkania, mamy ready for rent, mamy nieruchomości handlowe i również kierujemy całym procesem budowania. Także to wszystko robimy w naszej organizacji. I mamy 4, 5, 6, nawet 8 hektarów działek, poszczególnych działek, które pozwalają nam zmieniać obraz miast. Czyli zmieniamy miasta, tworząc z nich bardziej przyjazne miejsca dla mieszkańców. Jesteśmy dzisiaj na terenie browarów. Patrząc tutaj na to zdjęcie, co naprawdę robi wrażenie, 3-4 lata od rozpoczęcia budowy stworzymy cały obszar 110 tysięcy metrów kwadratowych wielofunkcyjnej przestrzeni. Być może pamiętają Państwo to miejsce sprzed 4 lat. Dziś jeszcze może nie do końca widać, co tutaj będzie, ale budujemy na 4,6 hektarach i budujemy w każdym miejscu tej działki. Także tworzymy wiele przestrzeni publicznej, tworzymy prawdziwie wielofunkcyjną przestrzeń, która będzie żyła 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Patrząc na tą część mieszkaniową, to mamy oczywiście lofty A, B i C. To są te budynki, które w zasadzie za chwilę zostaną zainaugurowane. I to będzie przyciągało właśnie do tego obszaru. Zaczynamy też teraz robić ten wyższy budynek, taki bardziej prestiżowy, który będzie składał się z około 70 apartamentów. I tutaj rzeczywiście mamy wielkie oczekiwania i właśnie w przyszłości chcemy takie rzeczy tworzyć. I to jest coś, co
uczyni nas po prostu dumnymi i będziemy się też przyczyniać do rozwoju miasta Warszawy. To nie tylko budynki, to jest cała przestrzeń publiczna. Będzie 4, może 5 różnych placów, będą małe restauracyjki obsługiwające ludzi tutaj mieszkających. I do tego korzystamy z pomocy zewnętrznych architektów, którzy specjalizują się właśnie w projektowaniu przestrzeni publicznej. Mamy stary budynek warzelni, gdzie będziemy znowu warzyć piwo. Są stare piwnice, które będziemy restaurować. Chcemy pokazać piękno tego miejsca. Stworzymy właśnie te podziemne piwnice, gdzie kiedyś przechowywano beczki z piwem. Będzie tam wydarzenia, będzie restauracja. Bardzo wiele rzeczy się tutaj będzie działo. Jest to naprawdę niesamowite. Widzimy to również z punktu widzenia najemców biur. Jak już Maciej o tym mówił wcześniej, budynek, który jest siedzibą L'Oreala, pokazuje, co możemy tutaj zrobić. Ten budynek został sprzedany, nim został ukończony. Całkowicie został wynajęty kilka miesięcy przed ukończeniem go. To pokazuje, jak wielkie zainteresowanie jest w tym, jeśli chodzi o to miejsce. I już większość tych pomieszczeń w 80-90% jest wynajętych. To pokazuje, że ludzie naprawdę chcą tutaj mieszkać. Widzimy, że firmy chcą tutaj mieć swoje siedziby, swoje biura, często dlatego, żeby pracownicy mogli mieszkać tuż obok biura. To jest naprawdę coś, co jest teraz cenne. A tutaj widzimy pierwsze budynki mieszkalne. Jak już wcześniej mówiłem, mamy 4 takie budynki, 450 mieszkań. Pierwsze 3 budynki to w zasadzie już w 100% sprzedane mieszkania. Ostatni budynek, sprzedaż w wysokości 20%, już się odbyła. Jak już wyjaśnialiśmy wcześniej, chcemy mieć 80% mieszkań sprzedanych w momencie ukończenia budynku, a ten budynek skończy się pod koniec przyszłego roku. Więc na tym się teraz koncentrujemy, jak już mówiliśmy wcześniej. Bronimy naszej marży, nigdy nie sprzedamy niczego za szybko, kiedy widzimy, że istnieje jakaś szansa, żeby zwiększyć wartość danego obszaru. I uważamy, im bardziej będzie rozwinięty jakiś obszar, tym lepsze ceny uzyskamy za mieszkania. Tu widzimy Łódź, gdzie kupiliśmy praktycznie blisko 8-hektarową działkę. Tam była stara fabryka, wiele pięknych historycznych budynków. Był to całkowicie pusty obszar w tym mieście. Chcemy przywrócić jego splendor, jego piękno. Zaczęliśmy dopiero pracować nad pierwszymi budynkami. Będą to mieszkania. Zaczęliśmy sprzedaż ponad 2 tygodnie temu i już podpisaliśmy praktycznie 30 umów rezerwujących mieszkania. To pokazuje naprawdę zainteresowanie tego rodzaju działkami. Będziemy tutaj też budować biura, będziemy budować mieszkania, będziemy budować mieszkania na wynajem, będziemy restauracje, będzie rozrywka, kultura, czyli zintegrujemy nowe budynki ze starymi budynkami. I to jest to, co uważamy jest przyszłością, jeśli chodzi o rozwój miast. W pewnym sensie tworzymy też nowe centra miast. Wielu z Was pewno już zauważyło, prowadziliśmy nowy projekt Towarowa 22. To robi duński architekt z Big Architects i jest to ten projekt, który nazywamy projektem Destination. Czyli tutaj troszkę odsuwamy się od miasta, przekształcamy nową część miasta. Nie powiedziałbym, że tak naprawdę tworzymy centrum miasta. Nigdy chyba tej skali projektu nigdzie w żadnym europejskim mieście Państwo jeszcze nie widzieliście. To jest projekt, który składa się z 230 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wielofunkcyjnej. Jest to naprawdę wielofunkcyjny projekt. Nie ma żadnego elementu dominującego i będzie hotel, będą mieszkania do wynajęcia, kultura, teatry, kina, mieszkania, biura. Także przede wszystkim mamy 2 hektary kwadratowe, które przywrócimy miastu. Myślę, że to jest niesamowite. To jest właśnie to, co chcemy naprawdę robić. I to, co tutaj zrobiliśmy, zrobiliśmy też taki krótki film, żeby pokazać, co będziemy starali się tutaj zrobić i jak razem z architektem widzimy przyszłość tego projektu.
What you see here, to, co tutaj Państwo widzą, to naprawdę niesamowity projekt. Projekt na skalę ludzką. Patrząc na browary, na Towarową 22, to nie są na przykład najwyższe budynki. To są budynki na ludzką skalę. Koncentrujemy się na przestrzeni publicznej. Chcemy przywrócić część miasta miastu. Widzimy też tutaj, że jest to coś, co jest otwarte dla ludzi non-stop, tak samo jak zresztą browary. Przywracamy historyczne ulice Joli. To zupełnie inne podejście, pokazujące, że chodzi o to, żeby być wspólnie odpowiedzialnym za przywrócenie tych miejsc mieszkańcom miasta. Chcemy też, żeby to było podejście wielofunkcyjne i właśnie z tego powodu połowa naszego biznesu będzie koncentrować się właśnie na projektach na taką skalę. A teraz segment po segmencie chciałbym opowiedzieć o różnych naszych obszarach działalności. Jeśli chodzi o mieszkania, to rzeczywiście tutaj bardzo się koncentrujemy na rozwinięciu tego obszaru działalności. Jak już mówiłem, nie będziemy się rozwijać tylko po to, żeby się rozwijać, ale będziemy oczywiście starali się, żeby to był wzrost zyskowny. Dlatego stworzyliśmy do tego specjalną strategię i w zeszłym roku postanowiliśmy troszeczkę zwolnić, jeśli chodzi o ten aspekt wynajmowania. Mamy oczywiście bardzo silny rynek, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań. Widzimy, że ceny rosną, ale cały czas popyt jest bardzo silny. Patrząc na dane liczbowe, ile mieszkań jest na sprzedaż na początku i końca roku, to prawie tyle samo. Więc można z tego wniosek wyciągnąć, że w zasadzie wszystko, co się wyprodukuje, wybuduje, jest sprzedane. Zaczniemy 8 projektów. W zeszłym roku zaczęliśmy 8 projektów. Bardzo dużo koncentrowaliśmy się na tym, żeby rozwijać naszą działalność, oczywiście w sposób zyskowny, tak żeby obronić naszą marżę. I wiele pracy wykonano w zeszłym roku, która nie do końca jest jeszcze może widoczna, ale będzie widoczna w tym roku. Na tym slajdzie widzimy, gdzie wdrożyliśmy strategię w drugim kwartale 2018 roku, kiedy sprzedaż spadła. I widzimy z kwartału na kwartał to samo. Powód, dla którego przyjęliśmy tę strategię, to jest to, co widzimy w lewym rogu. Broniliśmy bardzo wysokiej marży, jeśli chodzi o nasze projekty mieszkaniowe. Co jest też ciekawe, patrząc w porównaniu z 2016 rokiem i 2018, tutaj ceny wzrosły o 20%. I porównując to z tymi marżami, które chcieliśmy obronić, to myślę, że to pokazuje, że przyjęliśmy dobrą strategię, żeby dalej nie budować mieszkań w jakimś takim szybkim rytmie, jeżeli nie przyniosą nam one oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Ceny w tej chwili się ustabilizowały, jeśli chodzi o budownictwo, także jest to dobry moment, żeby zacząć więcej budować mieszkań. I dlatego widzimy, że około 2300 mieszkań w tym roku zaczniemy budować. Wiele z tego to oczywiście zaczniemy budowę i to się zacznie w przeciągu 6 miesięcy tego roku. Wiele działek, które kupiliśmy w tym roku, to są takie działki, na których będziemy też szybko zaczynać budować, więc kupiliśmy dużo działek, gdzie w przeciągu do 9 do 12 miesięcy zaczniemy tam produkcję. Także jest to bank ziemi, który rzeczywiście się powiększa, ale szybko zaczniemy tam budowę. To są miasta, gdzie będziemy działać w przeciągu tego roku. To jest równo rozłożone przez całej Polsce. Myślę, że jest to również zgodne z naszą strategią. Chcemy działać nie tylko w Warszawie, ale również w tych miastach, które są miastami regionalnymi. Czyli do 2020 tego chcemy wtedy sprzedać te wszystkie mieszkania i widzimy, że dążymy, działamy zgodnie z naszą strategią i robimy to tak z roku na rok. Również pierwsze mieszkania oddamy w ramach naszej platformy wynajmu w Wrocławiu, w Łodzi, i też będą takie mieszkania w Browarze. 1700 mieszkań takich zaczniemy budować w tym roku i do 2023 roku chcemy 5000 mieszkań, które będziemy zarządzać w ramach tej platformy. Uważamy, że jest to wyjątkowy sposób robienia tego. Mając 5000 mieszkań w całej Polsce, bo przyjmiemy pozycję dominującą, bo to jest taka nowa tendencja, która widzimy, że się pojawia na rynku. Jest to wszystko zgodne z nowymi tendencjami, które widzimy również po stronie mieszkańców.
offices. Budynki biurowe to jest bardzo silny rynek. Widzimy tutaj bardzo duży wzrost wynajmu i to są tendencje, które postrzegamy w ciągu ostatnich lat. To coraz mniej miejsc wolnych. Teraz nie rozpoczęliśmy, co widać w naszym pipeline, aż tak wielu projektów, ale sprzedaliśmy wszystko, co mamy do tej pory. Teraz widzą Państwo 5 projektów, które już wszystkie są sprzedane, co zgodne jest również ze strategią ECHO. W momencie, gdy dochodzimy do 60-80%, dokonujemy dywestycji projektu. To jest bardzo silna oznaka tego, że sporo tych projektów, które wykonaliśmy w miastach regionalnych, skończyło się powodzeniem, ponieważ zostało już sprzedanych z przedsprzedaży. Jednym z przykładów jest Sagittarius we Wrocławiu, który wyprzedano mniej więcej rok przed ukończeniem, a projekt zakończono w zeszłym roku. I tutaj yield był rekordowy z tego rynku w momencie, gdy rozpoczęliśmy ten projekt. Tutaj właśnie pokazać chciałbym Państwu, jak silną mamy pozycję na rynkach regionalnych. Rozpoczęliśmy również projekt w Warszawie, moje miejsce na ulicy Beethovena. Pierwszy projekt ukończono w lecie. W tej chwili postęp jest 60-70%. W lecie zostanie ukończony. Zaczynamy drugą fazę i rozpoczęliśmy już te 3 budynki w obszarach browaru. I sprzedajemy je najemcom. W Katowicach rozpoczęliśmy projekt 47 tysięcy metrów kwadratowych, rozpoczęliśmy już pierwszy budynek i zaczynamy drugi. Dla nas dobrą oznaką jest to, że widzimy bardzo duże zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe. W tej chwili już rozmawiamy z najemcami do wszystkich tych powierzchni. Widzimy, że Katowice naprawdę bardzo szybko się rozwijają z punktu widzenia najemcy. To jest bardzo interesujący i dynamiczny rynek i widzimy, jak bardzo rynek dobrze reaguje z tego, że prowadzimy tam ten projekt i że sporo czasu poświęcamy temu, żeby robić to inaczej niż konkurencja na rynku. Rozpoczynamy również w 2019 roku 140 tysięcy metrów kwadratowych budynków biurowych. Wszystko, co zakończymy, sprzedaliśmy. Sporo jednak budów trwa jeszcze, już wynajętych w dużym stopniu, więc nastąpił czas na rozpoczęcie nowych budów we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku i w Krakowie. To są bardzo ciekawe projekty w doskonałych lokalizacjach w różnych miastach. Widzimy tutaj ten ostatni projekt w Krakowie, który zabezpieczyliśmy 12 miesięcy temu. Czyli w ciągu roku jesteśmy w stanie przejść od momentu zakupu nieruchomości, działki do momentu rozpoczęcia budowy. Tutaj chcemy wynająć 100 tysięcy metrów kwadratowych w tym roku, co jest zgodne z naszą wieloletnią strategią. Również powierzchnie handlowe to bardzo interesujący rynek, który się zmienia. Widzimy, że w projektach, które wykonaliśmy, Galeria Libero, teraz Galeria Mociny, widać tutaj trendy nowego handlu. Galeria Libero to 150 projekt, które uruchomiło ECHO. Historycznie w takich projektach mniej więcej 5-7% powierzchni zajmują punkty gastronomiczne i rozrywkowe. W tej chwili dochodzimy do 20, czyli tak naprawdę dochodzimy do kolejnego projektu Destination. Jest tam też plac dostępny, nie widać tego na zdjęciach, ale będzie on otwarty w weekendy też, będzie tam rynek. I bardzo dużo się będzie działo, czyli wokół tych miejsc dzieje się dużo więcej niż kiedyś. Uważamy, że to jest właśnie przyszłość handlu. Drugi projekt to Galeria Młociny. To bardzo, bardzo duży projekt, 86 tysięcy metrów kwadratowych i otworzymy go w kwartale drugim tego roku. Już w 95% jest to powierzchnia wynajęta i w tej chwili trwają rozmowy w sprawie wynajęcia ostatnich powierzchni. Jest to dużym sukcesem i tutaj mamy ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych punktów gastronomicznych. To będzie naprawdę niesamowite miejsce w tej części Warszawy. Uważamy, że takie centra dokonają transformacji w handlu detalicznym i właśnie w tym kierunku będą szły powierzchnie handlowe. Bank ziemi, bank gruntów, to jest bardzo interesujący segment naszej działalności.
W ciągu ostatniego roku uznaliśmy, że ceny gruntów nie były na odpowiednim poziomie i nie umożliwiały nam osiągnięcia odpowiednich zysków. W zeszłych latach nie pozyskaliśmy aż tylu działek, co chcieliśmy, ale już w tej chwili w pierwszym kwartale nadganiamy. Udało nam się zabezpieczyć ponad 1700, prawie 1700 metrów kwadratowych. Teraz już trwają projekty, mamy duży pipeline, chcemy zabezpieczyć jeszcze większe obszary gruntowe. Tutaj, gdy spojrzymy na to ostatnie miejsce, mamy 6 miejsc zabezpieczonych, gdzie będzie mogła rozpocząć się w tym roku budowa mieszkań. Także bardzo chcemy skrócić czas od pozyskania gruntu do rozpoczęcia budowy. Tak jak podkreślałem wcześniej, skupiamy się na tym, żeby kupić więcej gruntów na mieszkania, więcej działek, po to, żeby ten rynek mieszkaniowy mógł spełnić oczekiwania, które przed nim stawiamy. Te akwizycje poczyniamy w 3 miastach, w Warszawie, Wrocławiu i w Krakowie, ponieważ tam brakuje nam gruntów. Więc idąc do przodu, właśnie to będziemy aktualizować, jak rozwija się ten bank ziemi i jak kontynuowane są projekty typu Destinations. Teraz chciałbym powrócić i ponownie przeanalizować pewne dane liczbowe, może nieco głębiej je omówić. Tutaj chodzi o nasze wyniki, rachunek zysków i strat i bilans. Więc rozpocznijmy od rachunku zysków i strat. Państwo prawdopodobnie pamiętają dane za cały rok i za kwartał, ale chciałbym spojrzeć teraz na wyliczenia, których dokonaliśmy, czyli wyniki bez wpływu sprzedaży EPP. Jak Państwo pamiętają, dokonaliśmy sprzedaży dużej części akcji EPP. W tym roku otrzymaliśmy dywidendy, ale oczywiście to nie będzie trwać. W przyszłości będziemy kontynuować naszą działalność w sektorze deweloperskim, więc zastanawiamy się, interesującą kwestią jest, jak zmienia się rentowność takiego biznesu z roku na rok. Tutaj mają Państwo odpowiedzi. Przyglądając się zeszłemu rokowi, 290 milionów to byłoby bez tych akcji EPP. W 2017 ta kwota wynosiła 202 miliony, co oznacza, że gdy przyglądamy się naszej działalności podstawowej, widzimy tutaj około 45% poprawę z roku na rok, jeśli chodzi o wynik netto. Ja uważam, że to jest wynik bardzo imponujący. Już wspominałem wcześniej, jak można to porównać z przewidywaniami i inaczej wyliczonymi wynikami. Teraz pozostawiam Państwa z takim przemyśleniem, że nasza działalność w deweloperce, gdyby ją identyfikować w kategorii dochodu netto, rośnie z roku na rok o około 45%. Tutaj mamy kolejny interesujący aspekt, który można przeanalizować, czyli jakie są nasze koszty ogólne i administracyjne w porównaniu z rozmiarem naszego pipeline'u. Analizujemy te dane, oczywiście dlatego, że no, wiadomo, mamy wiele kosztów, większość naszych kosztów to koszty projektów, począwszy od budowy, zakupu gruntów, kwestie kosztów związanych z marketingiem. To są koszty pokrywane bezpośrednio przez projekty. Gdy mówimy o rentowności projektów, to oczywiście odejmujemy od przychodów wszystkie te koszty. I coś tam nam zostaje. To są ogólne i administracyjne wydatki, czyli koszt naszej siedziby głównej, administracji, czyli koszty, którymi nie obciążamy projektów. Pozostaje pytanie, czy są to duże koszty, czy nie i jak się z roku na rok zmieniają. My się tutaj przyglądamy takim danym, że dzielimy całkowite nasze roczne koszty przez średni rozmiar naszego pipeline'u. Czyli zastanawiamy się nad tym, że jeżeli rośnie nasz zakres działalności szybciej niż rosną nasze koszty, to wszystko jest w porządku. Jeśli by tak nie było, to byłaby to nieprawidłowa sytuacja. Widzimy tutaj, że z roku na rok to się zmniejsza z około 100 zł na metr kwadratowy na rok do około 80. To dobrze, ponieważ nasze koszty rosną dużo wolniej niż rozmiar naszej działalności.
Teraz nasz bilans. Najpierw przyjrzyjmy się aktywom z roku na rok. Porównujemy tutaj rok 2018, koniec roku, z rokiem 2017. Zauważą Państwo przede wszystkim, że mamy tutaj sporo nieruchomości inwestycyjnych. To są ukończone budynki, które są już sprzedane w ramach przedsprzedaży, ale nadal figurują w naszym bilansie. To jest ten budynek, który został zakończony w grudniu, do sprzedaży w pierwszej połowie tego roku, Opolska, Libero. Także prawie wszystkie z tej kwoty miliarda to są właśnie te projekty. Później to są projekty w budowie i niewiele już pozostaje. Gotówka ograniczona i pewne należności handlowe, takie jak przedpłaty na grunt i tego typu kwestie. Także to dosyć proste wyliczenia. Gdyby przyjrzeć się zobowiązaniom. Również nie jest to sprawa skomplikowana. Wydaje mi się, że interesujące po tej stronie jest to, że nasze zadłużenie średnie jest stabilne. Struktura zadłużenia się poprawiła, co oznacza, że mamy tutaj więcej długów długofalowych, mniej krótkoterminowych, co jest dobrą tendencją. Nasz kapitał jest na poziomie stabilnym, nie wzrasta ze względu na to, że wypłacamy dywidendy. W zeszłym roku, w 2018, przed końcem roku, wypłaciliśmy 200 milionów w dywidendach, co oczywiście zmniejszyło nasz zasób środków finansowych, ale dzięki temu możemy to odjąć. Nie akumulujemy, nie wzrasta nasz kapitał, wręcz przeciwnie, chcemy być spółką wydajną i kapitał utrzymać na stabilnym poziomie ze względu na to, że wypłacamy dywidendę. I zresztą to jest jeden współczynnik, którego tutaj nie umieściłem na prezentacji. Mieliśmy tutaj 20% zwrot z kapitału zaksięgowanego w zeszłym roku, ponieważ w 2017 też wynosił on 20%. Teraz nieco bardziej szczegółowo przyjrzyjmy się strukturze naszych aktywów. Płynność jest bardzo dla nas ważna. Mamy tutaj 400 milionów w gotówce po wypłaceniu dywidendy, mamy też gotówkę ograniczoną i mamy aktywa, które są aktywami generującymi gotówkę. Przede wszystkim nieruchomości mieszkaniowe i te, które są w budowie. Oczywiście one, te projekty działają w ten sposób, że klienci płacą nam w miarę postępu projektów. Jak wspominał Niklas, naszą strategią jest sprzedanie 80% do momentu zakończenia, czyli jak ktoś podpisuje z nami umowę, to dokonuje przedwpłaty. Mamy tutaj inwestycje warte miliard i jak już mówiłem, dwie z nich już zostało przed sprzedaży sprzedane, czyli będziemy w stanie to przekształcić na gotówkę. I później wartość rośnie w naszym bilansie, czyli te budowy oraz joint venture też figurują. To jest ta niewielka część tutaj, która oczywiście znacząco się zwiększy w przyszłości. Jednym z takich projektów są Młociny, ale Towarowa 22 jest kolejnym z nich, który w tej chwili wykazujemy w naszym bilansie tylko i wyłącznie jako wartość gruntu, ale za ileś lat będziemy w stanie wykazać to jako bardzo istotny projekt, którego będziemy w 30% właścicielem. Przyjrzyjmy się naszym zobowiązaniom, które z nich będą wymagane. Tutaj mamy bardzo komfortową sytuację, patrząc na koniec roku. Mamy tutaj kwestię dostępnego kredytów w rachunku 60 milionów złotych, również zapadalność w obligacji na rok 2019-2020 jest bardzo niewielka, czyli mamy tutaj bardzo komfortową sytuację. Spośród 170 milionów, które pokazujemy tutaj na tym wykresie za 2019 roku, już spłaciliśmy 100 milionów, więc pozostaje 70 milionów na drugi kwartał tego roku. W zeszłym roku spłaciliśmy ponad 400 milionów w obligacjach i opublikowaliśmy 240 milionów. W tej chwili dokonujemy emisji też obligacji i będziemy pracować na rynku, który doświadcza pewnych wyzwań, ale można powiedzieć, że już wraca do równowagi.
Jak już wspomniano, sprzedaliśmy wszystkie udziały w EPP, których byliśmy właścicielem. W 2017 roku udało nam się pozyskać 50 milionów euro z tego zbycia. W 2018 57 milionów. Już nie mamy żadnych udziałów w EPP w naszym bilansie, co w pewien sposób symbolizuje naszą strategię. Jak wspominałem, w 2016 roku wprowadziliśmy nową strategię i gdyby przeanalizować właśnie to wydarzenie, czyli sprzedaż udziałów w EPP, ale również gdyby przyjrzeć się naszemu bilansowi, to widać, że jest to rzeczywiście bilans spółki, która ma taką strategię, jaką właśnie my się legitymujemy, czyli jest deweloperem. Zresztą udziały w EPP miały zwrot 15% rocznie w okresie 2016 do momentu zbycia. Tutaj dywidenda jest na tej samej stopie, czyli wypłacamy do 70%. I tutaj z emisji obligacji inwestujemy resztę wzrost. Tutaj mieliśmy cenę 50 groszy w grudniu, to jest cena stała. I na koniec chciałbym podziękować wszystkim analitykom, inwestorom, którzy nas śledzą, którzy przyglądają się naszym wynikom. Jeśli chodzi o zalecenia względem ECHO, to są one pozytywne i ogólnie cały rok 2018 był pozytywny, więc będziemy kontynuować te prace i uważamy, że rynek również będzie nadal dostrzegał jakość naszej pracy. Dziękuję. Thank you for the presentation. Bardzo dziękuję za prezentację, a teraz mamy czas na sesję pytań i odpowiedzi. Bardzo proszę o zadawanie pytań, jeśli takie pytania są. Of course, there are also some questions from people. Są oczywiście pytania od osób, które nas oglądają online. Między innymi jedno dotyczyło perspektywy dotyczącej Towarowy 22, kiedy ta działka stanie się projektem inwestycyjnym. Otóż nasza strategia tutaj polega na tym, żeby pracować razem z miastem i pokazać, że jest to naprawdę projekt, typowy projekt destination. Chcemy, żeby to rozpoczęło się pod koniec 2020, początek 2021. I chcielibyśmy to zakończyć w 2024. Takie są plany. Taki jest harmonogram. Będzie to 3-letnia budowa na bardzo dużej działce, więc oczywiście jest to bardzo ciekawy projekt, ale również będący dużym wyzwaniem. Także z niecierpliwością na to czekamy. Od tych, którzy nas oglądają, jest pytanie na temat strategii. Otóż akcjonariusze nam poinformowali nas, że przyglądają się strategicznej opcji. O tym zostaliśmy poinformowani. Natomiast patrząc z perspektywy firmy i to, o czym mówił Maciej, od 2016 roku do dziś całkowicie przekształciliśmy firmę. Zaczęliśmy od EPP, sprzedaliśmy akcje za 1,2 miliarda. 35% i przez ostatnie dwa lata sprzedaliśmy 25% pozostających akcji. Przekształciliśmy się z firmy, która posiada aktywa, firmy, która jest czysto firmą deweloperską. Około 45% naszego portfela to czysto projekty destination. Więc ja rozumiem, że inwestorzy jakby istnieją, inwestowali w firmę, która przekształciła się teraz w inną firmę. Mamy bardzo tutaj jasną strategię na przyszłość i również chcemy zwiększać zyskowność tej działalności, którą prowadzimy. Patrząc na to z perspektywy firmy, to my rozwijamy działalność, mamy strategię na przyszłość, mamy zarząd, który jest zaangażowany na rzecz rozwoju firmy ECHO. W związku z tym, jako zarząd, jesteśmy naprawdę spokojni i patrzymy na ten proces też ze spokojem i będziemy go rozwijać. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Jeśli nie, to wiem, że już... A jeszcze jedno pytanie, zdaje się, też od osób, które nas oglądają. Chwileczkę.
Could you elaborate the impact? Czy mogliby panowie powiedzieć coś więcej o wpływie projekcie Resi for Rent na przepływ gotówki? To chyba dla mnie pytanie. Otóż Resi for Rent to projekt, w którym razem z naszym partnerem budujemy platformę i mamy 30% udziału w tej platformie. I nasza rola na tym etapie deweloperskim jest znalezienie działki, wybudowanie i koniec. Ale jesteśmy również inwestorem w platformie w wysokości 30%. W związku z tym uważamy, że ta platforma działa w takim segmencie, który ma ogromny potencjał. Jak już mówił o tym Niklas, nie widzimy powodu, dla którego Polska miałaby różnić się od innych krajów zachodniej Europy, gdzie ten rynek wynajmu jest bardzo silny i patrząc na firmy aktywne na tym rynku, to one rzeczywiście mają bardzo dobrą wycenę wartości. Więc z perspektywy finansowej powiedziałbym, że jeśli szuka się niewielkich yieldów, to trzeba rzeczywiście inwestować w tą wynajem mieszkań. Co znaczy ten niski yield? To znaczy w Polsce nie mamy tego rodzaju rynku, ale możemy, myślę, założyć się bardzo prosto, że te, jeśli chodzi o branżę mieszkaniową, powinny być niższe, jeśli są wyższe w tej części handlowej. Kolejna perspektywa jest taka, że żeby zarabiać pieniądze, musimy trochę poczekać. To jest inaczej niż w przypadku takiej sprzedaży, bo od razu ma się gotówkę, prawda? Tutaj musimy zbudować pewien portfel, musimy zbudować platformę, bo to ma tak naprawdę sens z punktu widzenia produktu inwestycyjnego. Nie będziemy sprzedawać osobnych budynków, jeśli chodzi o wynajem. Uważamy, że to nie jest interesujące, ale z pewnością dobrze będzie zbudować platformę. I po co potrzebujemy partnera? Dlatego, że to oczywiście wymaga dużych nakładów kapitałowych, zbudowanie takiej platformy. Uważamy, że jest to zdecydowanie segment, który chcemy rozwijać. Jeśli patrzymy na segment biurowy, który jest bardzo stabilny i ma stabilny udział w naszej zyskowności, to Resi for Rent z czasem osiągnie podobny rozmiar. Patrząc na rozmiar tych rynków w Europie Zachodniej i Europie Północnej, to bardzo często ten rynek inwestycyjny może być większy niż rynek inwestycyjny w branży, w tej deweloperce handlowej czy też biurowej. Nie oczekujemy tutaj wyników już w tym roku albo w kolejnym roku, ale jako zarząd muszę myśleć o przyszłości firmy, nie o przyszłym miesiącu, tylko gdzie firma będzie za 3 lata czy za 5 lat. Uważamy, że jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o naszą działalność, dlatego chcemy to rozwijać. Żeby powiedzieć mniej więcej, jak to może wyglądać z punktu widzenia zyskowności, bo o to też chyba chodziło w tym pytaniu. Jeśli spojrzą Państwo na załącznik, który również został załączony do prezentacji, tam podajemy dane na poziomie projektu. I jeśli porównamy koszt w trakcie budowy i do wybudowania i przychód z tego, oczywiście nie przewidujemy tutaj też ceny wynajmu 2 razy większego niż normalnie, ale zakładając normalne rynkowe warunki, budujemy przy około 8% tego zespołu deweloperskiego, jeśli chodzi o koszty, każdy może to sobie wyliczyć, także to jest punkt wyjścia. I jak już mówiłem, nie mamy dokładnej liczby tego zysku, tego przychodu na koniec, ale jak wszyscy wiedzą, budynki biurowe były sprzedane przy yieldzie 5%, tak? A mówimy o biurach. No więc znowu pytanie jest, jak to będzie wyglądało w przypadku tego rynku, kiedy ten rynek bardziej się rozwinie i dojrzeje. Myślę, że to będzie bardziej atrakcyjne, dlatego tyle czasu poświęciłem w tej prezentacji właśnie temu. To jest na razie niewielka pozycja w naszym bilansie, na razie nie przynosi specjalnych przychodów, ale jest bardzo ważna, jeśli chodzi o przyszłość naszej firmy, dlatego tyle czasu poświęciłem temu. Kolejne pytanie dotyczy Banku Ziemi. Ile pieniędzy chcą Państwo wydać na nowe zakupy w 2019 i jakiego rodzaju negocjacje w tej chwili trwają?
Cały czas jasno komunikujemy, że chcemy wydać od 80 do 100 milionów euro na ziemię co roku. To daje około 200 tysięcy tych metrów kwadratowych. To jest plan na te lata. Patrząc natomiast historycznie na te działki, które kupowaliśmy, dziś o wiele szybciej przekształcamy je w projekty, na których budujemy, niż wcześniej. Także dużo czasu poświęcamy na to, żeby tak naprawdę kupować te działki, na których szybko będziemy w stanie coś zbudować. Jakie negocjacje trwają? No cóż, z oczywistych powodów nie będę komentował tego. Any question? Czy są jeszcze jakieś inne pytania? No cóż, wygląda, że prezentacja miała bardzo wiele informacji, które były potrzebne. Mam w takim razie tutaj dwie propozycje. Pierwsza jest taka. Tutaj mamy taki mały balkon, z którego widać naszą budowę. A druga propozycja jest taka, że mogą Państwo sobie porozmawiać z przedstawicielami zarządu w sposób nieformalny i zapraszamy Państwa na lunch. Bardzo dziękuję Państwu za udział. Zobaczymy się za kilka miesięcy.